I feel like I don't belong here. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco, z tej strony wasz mentor Wąski. Dzisiaj jest sobota, więc zaczynamy weekend z horrorem. Drugi odcinek sympatycznej gry Still Life, a więc play now. Czeka nas słodka rozmowa z Claire. Ciekawy jestem, cóż ona takiego interesującego nam powie, czego się dowiemy. A więc zapytajmy ją może. Naprawdę groziłaś Millerowi, że przywiążesz go do mojej terenówki i... Owszem, i zrobię to. W to akurat nie wątpię. Czyli Claire nie przepada za naszym kochanym Millerem. Oj, dobrze, wyjdziemy z tego pokoju. Pora udać się do biura. Tu miejsce zbrodni ostatnio w pierwszym odcinku zostało przez nas obadane. Nic tu więcej nie ma ciekawego, więc myślę, że możemy się stąd teleportować. Chodź, Miller. Jasne, dokąd? Do biura. Schody się pod nami zawaliły. Dobrze, że Miller był w pogotowiu i uchwycił nas. Podobają ci się? No. Ale chyba złapał Val za jej dwa słodkie... Nic nam nie jest! Bo aż normalnie dziewczyna zadała mu dziwne pytanie. Ale okej, porozmawiajmy z Millerem, zobaczmy co nam mądrego powie. Rozejrzę się za innym wyjściem. Dobra, ja tu zaczekam na wypadek, gdyby Claire chciała zejść na dół, albo gdyby ktoś próbował dostać się na górę. Ha, bardzo śmieszne, bardzo. Normalnie rozbawił nas do łez. Jesteś, Miller, bardzo tragiczny, no bez kitu. Wszystko spoczywa na naszych rękach, oczywiście. On nie śmie nawet ruszyć swoich czterech liter. Dobrze, doszliśmy do drzwi. Teraz potrzebuję jedynie czegoś, czym mogłabym podważyć te deski. Teraz by się przydało coś, żeby je otworzyć. Najprostszym sposobem na to będzie się cofnąć, rozejrzeć. Bo tak jak już mówiłem, w tej grze po prostu nieraz jest coś, co przeoczymy, a co może się nam nadać. Rozejrzyjmy się więc i zobaczmy. O! To wygląda dość interesująco. Zabierzemy ten przedmiot. Zdobyliśmy bodaj nogę od stołu. No to wracamy do tych drzwi. Zobaczymy, czy ta noga zda egzamin. Miejmy nadzieję. A jak nie, to wyrwiemy nogę Millerowi i to będzie praktycznie jeden piorun. Podejdźmy do drzwi. Weźmy, zaaplikujmy sobie nogę. Pięknie. Jeszcze jedne deski. Normalnie, Val, jestem dumny z ciebie. Jesteś tak silną kobietą, że głowa mała. Wychodzimy. Dostaliśmy się na zewnątrz. Teraz trzeba znaleźć drogę w dół. A jedyny na to superowy sposób jest to zejście po drabinie, która właśnie opadła, ale nie w tym kierunku. Wygląda na to, że trzeba użyć nieco siły. No to spróbujemy zeskoczyć, może to się uda.
całe szczęście, że te śmietniki są tak wytrzymałe. Podejdziemy do naszego czarnego brata. Ale boli! Chyba Millerowi skok nie wyszedł, bo coś kuleje nam biedaczyna. Boże święty Miller, nic ci nie jest? Myśli pan, że wszystko z nim okej? Pewnie. Nic mu nie jest. A więc dużo się dowiedziałem, więc pora wybrać się do biura. Wsiadamy do fury i gaz do dechy. Mamy GPS. Wobec tego widocznie nie damy sobie rady. Normalnie dotarcie do biura zajęło nam to jak w mgnieniu oka. Szkoda, że w realu tak się nie dzieje. No to mamy windę. Spróbujemy wejść. Oby działała. Ale myślę, że winda policyjna będzie działać. No to udajemy się do góry. Co my tu mamy ciekawego? Jakieś pomieszczenia. Co to jest? Jakaś tablica informacyjna? Żeby się dowiedzieć, kim był zamachowiec ukryty za trawiastym pagórkiem, proszę dzwonić pod numer 555-1963. Żart z gatunku niesmacznych. Okej. Z tego się nic ciekawego nie dowiedziałem. Może do łazienki? Nigdy nie korzystam z publicznych toalet. Są po prostu... obleśne. Aha, okej, czyli łazienka też odpada. Wróćmy się. Zobaczymy tutaj. Jakieś pomieszczenie normalnie... Dek reanimator. Niezły wypas. Jak z Matrixa. Cały monitoring na całą dzielnię? Mis grudnia, jejku. Nawet Bóg by powiedział, ja ich nie stworzyłem. Boga w tym momencie nie było, nie przeżywaj. Pójdźmy dalej, do przodu. Był na wczasach. Rzut kamery na te drzwi. To chyba do prosektorium. Albo policyjne kostnicy, jedno z dwóch. Może się uda tu dostać. Dziwne. Mój kod dostępny nie działa. No jak to zwykle bywa. Nasze złudne nadzieje się rozwiały. Wsiądę do windy. I pojedziemy z Val, jak się uda, jeszcze wyżej. Może tam coś znajdę ciekawego? Dobrze, przejdźmy do przodu. No, jak zwykle Miller przed komputerem. Ktoś zostawił wiadomość. No to odsłuchajmy. Cześć, Wiktorio. Mówi Todd. Słyszałem o piątym morderstwie. Jutro rano chcę mieć na biurku pełny raport. Chcieć to sobie możesz. Dobrze mu powiedziałeś. Zbierzmy prezent. Co my tu mamy? Kartę dostępu. Jest tu jeszcze coś ciekawego? Jakieś... O Boże. Normalnie zdjęcia na mis rozkładówki. Bez kitu. Jeszcze z uśmiechem nawet. Matko święta. Tato ma fascynującą pracę. No bez kitu. Dobrze, pogadajmy z nim. Rozmowa pewnie będzie bardzo ciekawa. Co ci zajęło tyle czasu? Tylko ty masz napęd na cztery koła. Jezu! Ja tam nawet nie chcę iść. Co za debile kupują po 20 kuponów na loterię? Naprawdę muszą marnować ci innym czas? Boże, ale mnie tacy wkurzają. Ja tylko chciałam gumę do rzucia. Ej, ostatni raz jak cię widziałam, to kuśtykałeś do samochodu. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. To tylko moje ego ucierpiało bardziej niż myślałem. Aha. A, prawie bym zapomniała. Z twoją kobietą już wszystko w porządku? Tak, tak, zapomnij o tym. Już wie, że to jedno wielkie nieporozumienie. Po prostu w przyszłości nie odbieraj mojej komórki, dobra? Obiecuję. Postaram się.
No i jak robota? Zacząłem pisać raport. Pomyślałem, że będziesz zbyt wycieńczona, żeby się tym zająć. Wiesz co, Miller? Masz przebłyski. No, przebłyski to miał, no. Mogę ci jakoś pomóc z tym raportem? Właściwie tak. Koniecznie potrzebny mi będzie wstępny raport Claire. Ja tam na dół nie schodzę. Jeszcze mnie zamknie w którejś z tych szuflad i tak zostawi. Będą mi też potrzebne te twoje zdjęcia, tak. Więc jeśli możesz, to zostaw aparat na korytarzu, w pojemniku na dowody. Okej, no to do zobaczenia. Przejdźmy do przodu. 100 kilotyna introligatorska. Jakieś przyrządy. Maszyna do foliowania dokumentów. To małe urządzenie może nam się być przydało? Bardzo przydatne. Tym się zdejmuje odciski palców. Aha. Dobra, cofnijmy się. No cofnij się. Wyjdziemy z biura. Zostawimy tutaj aparat. I pojedziemy windą. Nasz kolega. Agentko McPherson. Tak, oficerze Tate. Agentka Ashby chce się z panią widzieć. Czeka w kostnicy. W porządku, więc jak znieśliście ciało? Razem z tymi od medycyny sądowej wstawiliśmy drabinę. Tam, gdzie zawaliły się schody. Aha, mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Nie, ale wiem, o co chodzi. To miejsce było równie stabilne jak lemingi na krawędzi. Oj, 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 a żeś teraz wymyślił? No to do windy. Normalnie Waldo chyba kocha jeździć tą windą. Normalnie aż widać to po niej. Spróbujemy jeszcze raz. Dziwne. Mój kod dostępu nie działa. To już wiem. Może coś znów przeoczyłem? Nie idzie nawet cofnąć nagrania. Tak bym wiedział, czy ktoś majstrował przy kodach, czy nie. No ale cóż. Obejrzę jeszcze, co tu można z tym zrobić. W sumie niewiele. I w tym miejscu wydaje mi się, że utknęliśmy. A więc dziękuję, kochani, ślicznie. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pozdrawiam, wasz mentor Wąski. Cześć.